Instytut Pamięci Narodowej przygotował kampanię społeczno-edukacyjną, której spot reklamowy możecie Państwo oglądać. Zapal światło wolności ofiarom stanu wojennego. Ona nawiązuje do gestu Jana Pawła II, który zapalił w Watykanie w mieszkaniu światełko, które postawił w oknie. Ten sam gest wykonał Ronald Reagan, który w orędziu bożonarodzeniowym do Amerykanów powiedział: Let the light of millions of candles in American homes give notice that the light of freedom is... Życzymy księdzu, abyśmy doczekali wolności. Ale nie jestem wolny. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że chociaż to pozostanie wielką pamięcią dla naszego syna, my odejdziemy, a ulica zostanie.